słyszałaś już dzisiaj swoją piosenkę w taksówce? Nie. A ja tak. Tak? Było tak. Excuse me, ja tylko raz słyszałam. Cudowna nagroda dla artysty, szczególnie z tak ogromnym stażem, że te nowe hity ciągle wlatują. Ja muszę jeszcze się zapytać o twoją stylizację, bo mówię, okej, kosmiczna syrena, muszla już sopocka przygotowana, a jak ty byś nazwała, jak ty byś zinterpretowała ten strój? Fluorescencyjne mizi-mizi. Dobrze. Przed nami Polsat Super Hit Festival. Fantastyczna okazja, żeby zaśpiewać hit najnowszy, platynowa płyta za niego. Czy ty nie masz trochę tak, że będzie stres, bo jednak prowadzisz, a potem trzeba zaśpiewać i to są dwie różne rzeczy? No to prawda i tych wejść jest dosyć gęsto z tego, co patrzyłam na scenariusz. Wychodzimy w różnych parach, więc będę miała pomoc w postaci bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek prowadzących. Tym się nie martwię, mam dosyć dużą przerwę między moim występem a ostatnim wejściem przed tym występem. Dam z siebie wszystko i jak zwykle zrobię show. Czy w innych okolicznościach bardziej byś się może wyciszyła, inaczej przygotowała do tego wyjścia na scenę? Jest jakiś rytuał? Och tak, na pewno. Ja nie jestem z tych osób, które muszą zagadywać stres, chodzić, szukać towarzystwa. Nie, wręcz przeciwnie. Zawsze muszę sobie pójść spać wcześniej, lubię być sama. Okna zalepione taśmą czarną. Nie lubię, jak ktoś mnie zagaduje wcześniej, jak się muszę skupić. Raczej taka dusza sportowca, która przed biegiem musi się wyciszyć. To pytanie też musi paść a propos Sopotu. Jakie niespodzianki dla fanów? Czego możemy się spodziewać? Bo jak czytam fora, to zazwyczaj, wiesz, spodziewają się wielkiego show. No, to jest koncert platynowy, a melodia ta zdobyła podwójną platynę, Fake Love zdobył również platynę. Zresztą tak się złożyło, że dzięki radiostacjom każdy mój singiel jest platynowy z tej ostatniej płyty, więc udało mi się zrobić to, o czym marzy każdy artysta, czyli jakby zatrzeć ślad starych hitów i przez organizatorów być zapraszanym ze względu na te nowe hity. I te nowe piosenki są pożądane przez tych, którzy nas zapraszają. Bo niestety większość artystów, i dużo to słyszę i często na tym ubolewamy wspólnie, jesteśmy w takiej pułapce. Bo z jednej strony fani nas oceniają przez pryzmat tego, co słyszą na scenie, dlaczego wciąż odgrzewamy te stare kotlety, a nie fani, którzy nas słyszą na tej scenie, myślą to, co na nic nie nagrywa nowego, 10 lat to samo śpiewa, a tak nie jest, bo robimy to, cały czas robimy nowe rzeczy, ale po prostu organizatorzy wciąż chcą te stare hity, a mi się udało to, o czym marzyłam i marzy każdy, czyli być zapraszana z nowymi piosenkami, w końcu. Aquaria to jest taki zbiór przebojów, tak naprawdę jest tam jeszcze wiele piosenek, które nie zostały wykorzystane jako single, jako potencjalni kandydaci do teledysków, ale ty powiedziałaś lub napisałaś, że ten budżet na klipy już został zamknięty. Czy widzisz jakiś mały cień szansy, żeby któraś z tych piosenek, które są gdzieś tam wymieniane na potencjalne przeboje, dostała jeszcze swoją małą szansę? Nie wiem, czy te, które tam są, ale być może te, których tam jeszcze nie ma. Ohoho.